Cześć wszystkim. Ogłosiliśmy kolejną siatkarkę w Wolej Wrocław na sezon 2021. Jest nią Asia Chorąża. Dzień dobry. Może znacie Asię z drużyn młodzieżowych, a jeżeli nie znacie, no to po to robimy dzisiejszy wywiad, żebyście mieli taką okazję poznać kilka tajemnic Asi Chorąży. Chorąża? Chorąży? Jak powinienem odmienić? Chorążej. Asi Chorążej. No wszystkiego się uczymy. Tak, dokładnie. Skąd u Ciebie pomysł na siatkówkę? No w zasadzie dobre pytanie, bo jako dziecko to piłki nie potrafiłam złapać i rodzice się łapali za głowę, co to w ogóle będzie. Ale gdzieś tam tata zawsze interesował się sportem chyba w każdej postaci i pamiętam, że odbijałam z nim przez bramę, znaczy próbowałam odbijać, to było gdzieś w klasach tych najmłodszych szkoły podstawowej. I akurat przechodził taki trener z mojej tej rodzinnej miejscowości z Janowic. Możemy pozdrowić tutaj. Tak, właśnie, pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo to od niego się wszystko zaczęło. No i właśnie zaproponował, żebym przyszła na jeden trening, zobaczyła, czy mi się spodoba. No i się zdecydowałam, no i w sumie od tego się zaczęło. Od takiego zwykłego odbijania. Mówisz, że z piłką nie było ci po drodze, czy jakiś inny sport wtedy było, czy był na tapecie, czy nie, w ogóle nie myślałaś o takich rzeczach? Nie, kiedyś w ogóle nie myślałam w ogóle o sporcie. Myślę, że jak każda dziewczynka, to gdzieś taniec, śpiew, wiadomo jak to talent małe dzieci. Do śpiewania? Tak, tak, ale to dawno i nieprawda. Muri, tutaj słyszę, że to tutaj będziesz musiała przetestować talent Asi. Dawno i nieprawda, więc to zostawiłam. No i jak już zaczęłam z tą siatkówką, to na tym się skupiłam i potem nie było już nic innego. Wspomniałaś tutaj o trenerze, jeżeli dobrze się domyślam, to mówię tutaj o Piotrze. Tak, tak, tak. Piotr. I trener Piotr znany jest tutaj w szerszym kręgu dolnośląskim jako jeden z trenerów Wolejmanii Dolny Śląsk. Ty z tego projektu się wywodzisz. Czy to coś więcej mogłabyś opowiedzieć, jak ta przygoda z tą Wolejmanią była w twoim przypadku? No ogólnie cały projekt Wolejmanii wspominam bardzo miło. No bo nie ma co ukrywać. Na czym polegały takie zajęcia? Tak, jeździłyśmy co weekend, jeżeli dobrze pamiętam, po całym Dolnym Śląsku, tam i do Twardogóry, do Kobierzyc, Nowa Ruda, no bardzo dużo miejscowości, nie wszystkie w Cały Dolny Śląsk. Tak, cały Dolny Śląsk. No i rozgrywałyśmy turnieje. Pamiętam, że zaczynałam od kategorii dwójek. Wtedy byłam w piątej klasie, ale rocznikowo jeszcze się łapałam do tej kategorii. I razem ze swoją koleżanką przez calutki sezon nie przegrałyśmy żadnego seta i zostałyśmy zaproszone na taki obóz, to chyba był w Miliczu, jeszcze właśnie związany z mini siatkówką, tutaj ze szkołą 9-7. No i tam właśnie gdzieś tam zaczęli z nami trenerzy rozmawiać, że może byśmy się zastanowiły nad pójściem do gimnazjum do Wrocławia, żeby jakoś lepiej się rozwijać. No ta Wolejmania, fajny turniej, bo naprawdę i dużo osób można było poznać, dużo się nauczyć i zasmakować takiej rywalizacji, której no, na początku no, nie było jeszcze w Janowicach, bo no, nie było tam za bardzo dookoła drużyn, z którymi można byłoby grać. Przypomnijmy, że projekt Wolejmania jest jednym z czołowych projektów Wolej Wrocław i dzięki temu projektowi wiele dziewczyn, właśnie na przykład tak jak Asia, ma szansę na to, żeby w przyszłości grać profesjonalnie w siatkówkę, reprezentować Dolny Śląsk, Wrocław czy Polskę tak naprawdę, bo Asia jest także reprezentantką Polski. Cieszysz się z gry w Wolej Wrocław? No bardzo się cieszę. Sama decyzja podjęcia takiego przejścia jednak wyprowadzki z domu, no to gdybym miała podjąć ją jeszcze raz, to na pewno bym to zrobiła. No same korzyści mi z tego wyszły. Jakieś najlepsze wspomnienie z tego kawałka, kiedy jesteś tutaj w Wolej Wrocław? Z tego kawałka, no to myślę, że zdecydowanie Mistrzostwo Polski z tamtego roku. Ten złoty medal, no to jest chyba to, na co każdy trenując czeka i stara się to osiągnąć. Tym bardziej, że no, jeździłam na te finały już kilka razy i za trzecim razem udało mi się zdobyć medal, z czego się no, niesamowicie cieszę i to bym zaliczyła do takiego najważniejszego osiągnięcia tutaj. Okej.
Ogłaszamy dzisiaj, że będziesz miała szansę gry w seniorskiej drużynie. Jest to efekt współpracy seniorskiego zespołu razem z młodzieżowymi. Tworzymy jedną organizację, tutaj wielką zieloną rodzinę, jak niejednokrotnie podkreślamy w mediach społecznościowych. Powiedz, czy telefon, który dostałaś z taką propozycją gry, czy on cię ucieszył? Jakie miałabyś cele na tę grę w seniorskiej drużynie? I czy jeszcze cię ucieszył ten telefon jeszcze raz? O, może tak. No, na początku byłam strasznie zaskoczona, bo no, nie spodziewałam się czegoś takiego, że może się to tak szybko w ogóle stać. A takimi celami myślę, że żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej i myślę, że takie treningi z pierwszą drużyną, z dziewczynami, które są bardziej ograne i doświadczone dużo bardziej od nas, no to na pewno jest taka duża lekcja, którą możemy później wykorzystać w naszej jeszcze młodzieżówce, bo zostało nam parę sezonów, tym bardziej jeszcze mamy przecież ten sezon do dokończenia we wrześniu. No i myślę, że to nam bardzo pomoże. Tutaj przypomnijmy, że Wolley Wrocław zagra także w drugiej lidze, czyli wchodzimy drużyną młodzieżową na szczebel centralny. Jest to wynik tego, że? No, że udało nam się wygrać trzecią ligę dolnośląsko-lubuską. Zajęłyśmy pierwsze miejsce, tam chyba jeden mecz przegrałyśmy, to taki mały wypadek przy pracy. No i bardzo się cieszymy, no, że będziemy mogły się dalej ogrywać i z większą ilością zespołów zagrać. I to na dzisiaj tyle od Asi. Przez najbliższy sezon Asia będzie z pierwszym zespołem i trenować i miejmy nadzieję, że będziecie mogli podziwiać Asię w orbicie. Miejmy nadzieję, że kibice będą mogli wejść na te mecze i trzymajcie kciuki tutaj za jeden z talentów i obiecujemy wam, że Asia to nie jest jedyny talent, który dołączy do seniorskiej drużyny, a więcej informacji niebawem w naszych mediach społecznościowych. Tutaj nie zapomnijcie dać suba oczywiście, o co proszę w każdym filmiku. I bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.